Hej, witajcie drodzy widzowie, jak i gracze serwera Drollcraft, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek ze Steve Live'a. I tak, ziomeczki, w tym odcinku poszukamy Scyfaka. Ogólnie jakby ktoś nie wiedział, kto to jest Scyfak, to Scyfak jest to osoba, która razem ze mną uciekła właśnie z Widzolandii. Natomiast on uciekł z Widzolandii dlatego, że on poszukiwał jakby pieniędzy, sławy, chyba tak mi się wydaje, pieniędzy, sławy i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ja uciekłem dla miłości, dla kobiet. Tak więc, no ja jestem, myślę, bardziej człowiekiem sercowym, a on bardziej wszystko dla pieniędzy robi. No ale dobra, nieważne. Tak więc, ziomeczki moje, poszukamy Scyfaka i z tego, co się orientuję, to znajduje się on w Wieśmaku, gdzie pewnie je jakieś Władimir Maki albo... nie wiem, są tam jeszcze może jeść. Władimir Maki pewnie je, albo jakieś Władimiro stejki, albo nie wiem, ciastka Władimirowe lub jakieś tam torty Władimirowie, tak więc zaraz go tam poszukamy. Natomiast dlaczego go właściwie chcę szukać? Chcę go szukać dlatego, że ma on nam, to znaczy właściwie ma on nam, z tego co się dowiedziałem, to znalazł on miejsce z budowlanymi działkami, gdzie możecie właśnie sobie kupić działkę, i z tego co wiem, to właśnie on to znalazł i mam nadzieję, że nam to pokaże. No nie wiem, on jest taki trochę pazerny, tak więc no zobaczymy, ale myślę, że nam pokaże te działki, jak go się ładnie przekona. Gorzej, jak będzie chciał ode mnie pieniądze, to wiecie, to już będzie gorzej troszeczkę. No ale zobaczymy, tak więc szukamy naszego Scyfaka. Okej, dobra, idziemy do naszego wieśmaka i z tego co wiem, to nasz Scyfak będzie się tutaj znajdował. No chyba, że gdzieś indziej jest, może jest w kopalni. Patrzcie, ośmiornica. Hello, ośmiornica. To jest, co? Wędkarz ośmiornica, wcześniej tego... What the fuck, zmienili. Wcześniej był jakiś tam wędkarz chyba Mirek, z tego co się orientuję, a teraz jest wędkarz ośmiornica. Tak więc serwer, jak widzicie, wszyscy, miasto nasze się rozwija, wszystko się tutaj zmienia i jest naprawdę spoczko. Dobra, tak więc idziemy szukać naszego Scyfaka, bo Scyfak znajduje się w naszym wieśmaku i tak jak mówiłem, pewnie się obżera. Zaraz zobaczymy. Cześć Bernadetta, widziałaś może Scyfaka? Gdzieś tutaj go nie ma na dole, gdzieś tutaj idziemy na górę zobaczyć. Pewnie tutaj siedzi i coś je, zaraz zobaczymy. Halo? O, cześć Scyfak. Widzicie, wiedziałem, że jest tutaj Scyfak. Cześć. Ziomeczku, cześć. Siadaj tutaj ładnie ze mną, siadaj. Masz kotleta. O, widzę, że kotlety jesz. Stejki na siłę i tak dalej. Dobra, tak na więc... Na przecenie były. Słuchaj, jest taka sprawa, słyszałem, chodź bliżej, na stole. Dobra. Słuchaj, słyszałem, ale nie skacz mi tutaj, słyszałem, że ten... Nie, czekaj, to dziwnie wygląda, może zejdę na dół. Słyszałem, że znalazłeś jakieś miejsce, gdzie są działki budowlane, gdzie widzowie mogą się wybudować. Tak, znalazłem. A słuchaj, pokazałbyś mi to miejsce? Pokazałbyś? Co chcesz? Czego wymagasz? Co zaoferujesz? A co byś chciał? No, nie mogę ci dać węgiel na przykład. Dwa węgla mam. No dobra, daję. Może być węgiel? Albo czekaj, jeszcze ci mogę lapis dać. O, to bardziej lapis bym... Tak, to masz lapis. Proszę ciebie bardzo, mój drogi przyjacielu. Dziękuję ci za stejka, jeszcze podzieliłeś się ze mną jedzeniem. Dobra, fajną masz bluzę ogólnie. I oczy. Ty też. Dziękuję ci bardzo. A męskich nie było? Co męskich? No bluz. Ja przecież mam męską bluzę. No to nie bardzo. Męską mam bluzę, no co ty, to, że jest taka trochę różowa, to nie znaczy... Dobra, nieważne. Ale to ogólnie to mam fetysz ubrań, co mówisz? Ruszamy tam... No ruszamy, spadaj na dół, robimy parkura ogólnie. Tylko się nie zabij, dobra. Au. Ogólnie z tego co widzę... Dzięki za stejki. Zobaczymy się później Bernadetta. Angelika też. No może na zapleczu, dobra, idziemy. Idziemy w poszukiwaniu działek. Ej, ale to czekaj, to tak wszyscy mogą zobaczyć te działki, czy jakoś tak, to pokryjomu no robimy? Wszyscy, ale wiesz, najlepiej jakby było, żeby twoje widzowie widzieli, nie? Dobra. Bo wiesz, postaram się. Patrzcie, czy ktoś nas nie śledzi. Widzę, dobra, że ty tam masz okulary. Nikt nas chyba nie śledzi. Ja mam okulary, taki, fajne okulary, nie? Taki agent jesteś, a więc... No, ja jestem agent, to trzeba przyznać mi. Patrz, jak tu sobie łowią chłopaki. Biorę ryby? No. Biorę czy nie biorę? Chyba nie biorę, nic się nie odzywają. Ostatnio też gadałem do paru i się nie odzywają. No nie lubią nas chyba. Co to za ludzie są w ogóle, no ale dobra, no. No idziemy dalej, idziemy. A to daleko jest stąd, czy tak blisko? No daleko trochę, ale widziałeś nowego ziomka? Dealera mamy tutaj. Gdzie? Patrz. O proszę, dealera mamy.
Łódka, wszystko jest. Dealer Tomasz. Na złe dni możesz sobie przyjść, wiesz. Aha, wódka jest, faktycznie. Dobra, kupuję dobra. Wódkę. Zielsko nawet mamy. Na odcinku piję, patrzcie ludzie. Co napiłeś? Co wypiłeś? Wódkę? No, trunek. Ale mi wiruje. What the fuck? Ej, to teraz będziesz pijany mi tutaj chodził. Ale to bym rzuca. Miota to bym jak szotan. O Boże. Jezu, ale to jest... Gdzie drzewo, chłopie, ogarnij się. Masz mi działki pokazać, a nie. Dobra. Ej, tylko żebyś mnie źle teraz nie zaprowadził, nie? Au. Prosto w drzewo. What the fuck? Moja twarz. Działa. Pokaż się, cześć. Ale się kręcisz. What the fuck? Masz schizę? Czekaj, ile palców widzisz? Ile palców widzisz? 20. O, już przestało. Przestało? Przeszło tak, ci? Tak. To dobrze, idziemy. Dobra. Ej, to dawaj następnym razem się na marihuanę złożymy tam, na zioło. Okej, dobra. Składamy się na zioła następnym razem? Poczekaj, zobaczę ile mam hajsu. 131, akurat nam starczy. Dobra, bo ja też będę musiał trochę tutaj sobie ogarnąć, bo ja mam tylko dwa hajsu, mam tylko $2. Patrz, jaki piękny zachód słońca, jak romantycznie. No. Romantycznie. Czekaj, staniemy sobie tak romantycznie, jest to romantycznie. Złap mnie za rękę. Proszę. Dobra, chodź, idziemy. Tak więc to działa. No to teraz odwróć się do tyłu i patrz na dół. Widzisz to coś? No, co to jest? Podejdź tam i no, przeczytaj sobie tabliczkę poniżej. No już czytam. Teleport do działki. A widzisz, to w tym miejscu są działki. No, trzeba zejść po schodach, troszkę ukryte, ale... Dobra, to schodzimy. Znaczy wchodzimy. Gdzie jesteś? Nie chcę. O dobra, przeteleportowałem się. Jesteś? Nie, poczekaj. O, jestem. Dobra. To idziemy na moją działkę, tak? Tak. Przedstaw mi swoją działkę, zaprezentuj. Wow, widzę, że tutaj ludzie sobie nieźle pobudowali. Ładne działeczki mają. No kurde, chcę właśnie dążyć do czegoś takiego. Chcesz zrobić coś takiego, taką działkę mieć? Chcesz? Mam już tam postawione parę szyb, parę drewienka. O, tutaj. O, gdzie? Muszę zobaczyć koniecznie twoją działkę. A po pijaku robiłeś coś tutaj, czy nie? Jeszcze to pierwszy raz piłem, ale... A spoczko masz tutaj. Nie powiem, że nie. Tylko jeszcze niedokończone. Tu tabliczka, widzę, jest, że to twoja działka, tak? Masz jeszcze 23 godziny i 21 minut. To niedawno chyba, co sobie zakupiłeś tą działkę? No nie, że niedawno, tylko na 2 dni i ten, i mi zostało jeszcze. A widzisz, taka sytuacja. Dobra, tutaj... Możesz ten, wiesz co? Chodź, pokaż widzom. Chodź tutaj, bo to jest pusta działka, bo jeszcze nikt nie kupił. Kliknij sobie na tą tabliczkę i pokaż mniej więcej, jak to wygląda, jak się ten... Okej, czyli tak, mamy tutaj działka na jeden dzień i 2000 na przykład kosztuje, tutaj jest na 2 dni, 3 dni i tak dalej, tak? I im więcej dni, tym działka jest droższa. I ogólnie z tego, co wiem, z tego, co mi Stajfak powiedział, to te działki się jakby... Gdzie ty jesteś? Ty kuźwa, węgiel mi ukradłeś, ty. Kto ci ukradł węgiel? A nie, dobra. Co, widziałeś wszystko? What the fuck? No, ten, widziałem, tylko z tego co wiem, to te ceny się jakby z każdego, z dnia na dzień zmieniają, tak? Tak, na przykład pierwszy dzień jak były działki, to działki kosztowały 2500, później drugiego dnia kosztowały 7800 za jeden dzień, a dzisiaj kosztują już 2190, coś takiego. A widzisz, to ceny się zmieniają i to jest spoczko. I ogólnie choć tutaj się wkradniemy gościowi do domu, jakiemuś... Ale on się obłożył, kuźwa. A cwaniak z niego. A można ale wejść. Ale nie, patrz, jest wejście, patrz. Yeah, dobra. I jak widzicie, tutaj można się naprawdę głęboko kopać, spójrzcie. Normalnie można sobie kopalnię zrobić, bo wszystko tak samo leci ze stołna. A widzisz, ej, bo myśmy się do domu wkradliśmy, chodź stąd lepiej idziemy, bo jeszcze policję wezwie. Idziemy, uciekamy stąd. Uciekamy. No dobra. Nie zauważył nas? Nie zauważył? No chyba jeszcze nie, To dobrze. Dobra, to co? Idziemy na Maryśkę? Możemy iść, idziemy na Marychę. Ale masz hajs? Mam. Ej, ale czekaj, to wiesz co, ja bym to na następny ten zostawił, na następny raz, co? Na razie byśmy sobie to odpuścili. No dobra, no. Dzięki wielkie za pomoc, że mi pokazałeś, gdzie są te działki. Poczekaj, pomogę ci, odsuń się trochę do tyłu. No. Poczekaj. No, co? Co? I teraz popatrz na czat. Ja, dziękuję ci bardzo.
No, normalnie ja spoczko z ciebie ziomuś jest, naprawdę. No, to dziękuję. Jednak jesteś troszeczkę hojny. A na początku tak cię troszeczkę za plecami obgadywałem, ale to nieważne. Dobra, tak więc dziękuję ci bardzo za pomoc. Ja mykam dalej. Na razie. Nara. Spoczko ziomuś z tego sejfaka. No cześć, na razie. Bajo. Węglem ci pomacham, chodź, obróć się jeszcze. Obróć się do mnie, obróć się. Węglem ci macham. Trzymaj się, przyjacielu, dziękuję ci za pomoc, pieniążki mi dałeś. Dobra, tak więc lecimy dalej. Okej, ziomeczki, teraz lecimy do naszej kopalni. Dobra, sorry ziomeczki, wybaczcie, musiałem się przespać. Po prostu, Jezu, nie umiem się teraz wytłumaczyć. Po prostu, kurde, chciałem żebyście... kurde, no nie mogę, po prostu nie mogę. Nie, chciałem tak naprawdę, ziomeczki, przeciekać noc, ponieważ chciałem wam wszystko w dzień pokazać. I jest mi tak troszeczkę głupio, ponieważ spałem tutaj, nie wiem gdzie ja spałem. Spałem na wycieraczce przed jakimś domem dziwnym, to znaczy dziwnym, fajnym domem, jakąś willą, kurde. Dziwne, że mnie tutaj nikt nie pogonił i ten domek ogólnie należy do Graciansona, tak więc dziękuję bardzo, że mnie tu nie wygoniłeś jak spałem i kurde, tak nie chciałem się po prostu przyznać do tego, że spałem tutaj na wycieraczce, bo nie mam właśnie łóżka, nie mam swojego domu i mi teraz jest głupio, tak więc zaraz trzeba iść zarabiać pieniądze, żeby sobie kupić działeczkę, ale zanim pójdziemy, to chciałbym wam jeszcze tutaj w dzień troszeczkę pokazać te działki, tak więc jeszcze zobaczymy te działki w dzień, jak to wygląda, jak sobie tutaj ziomeczki żyją. Tutaj jest zemstax, tutaj jakiś zemstax ma na 2 dni, 4 godziny i 31 minut jeszcze działkę. I spójrzcie, jakie domki są naprawdę świetne. I ogólnie jeszcze raz dziękuję Cyfakowi, on tego nie słyszy teraz, no ale dziękuję mu bardzo za to, że mi przelał tam pieniążki. I właśnie chodzi tutaj w tym o to też, że możecie pieniążki przelewać, tak więc sobie możecie pieniążki przelać, jest to naprawdę spoczko. I na przykład wiecie, jesteście jakimś tam sobie ziomeczkiem, zaczynacie, wasz kolega zaczyna tutaj grać na tym serwerze i chce się rozwinąć troszeczkę, to dajecie mu to na początek właśnie pieniążki i on zaczyna swoją przygodę, tak więc myślę, że jest to naprawdę spoczko, dobra. Tak więc te działeczki się tak tutaj prezentują, naprawdę jest ich sporo. Sporo, tutaj jakiś fajny domecek też jest. Tutaj idziemy prosto. Spójrzcie, ile tych działek tutaj jest w ogóle, to jest naprawdę mega. Tutaj ktoś zaczyna swoją przygodę, przepala w piecykach. Tak więc naprawdę spoczko, spójrzcie jak to się tam ciągnie. I działki są naprawdę spoczko. I jako, że te ceny się zmieniają tych działek, to wiecie, musicie wyłapywać jak najlepsze okazje. Dobra, tak więc lecimy z powrotem do naszego miasta. Do tej, nie będziemy po boczach miasta łazili, tylko idziemy do głównej, idziemy do centrum, o, idziemy do głównej części miasta i będziemy kopali zaraz. Nie, pada tu deszcz, naprawdę deszczyk nie padaj i tutaj, proszę, moja bluza mi zamoknie, ej deszczyk, dobra, wiecie co, zrobimy inaczej, ja się pójdę schować gdzieś pod most, czy gdzieś, czekajcie, tutaj, o tutaj, tu nie zamoknę, nie, tu jest woda, to zamoknę jeszcze bardziej, czekajcie, schowamy się pod drzewem i przeczekamy to, albo nie, pójdziemy do lodowej jaskini Kajka. Dobra, nie wiem, czy ją widzieliście ogólnie, tą lodową jaskinię, tak więc wam ją pokażę. Już nie widzieliście ją na początku, na samym początku, jak zaczynaliśmy naszą przygodę, to wam tą jaskinię pokazywałem. Dobra, tak więc przeczekamy deszcz w lodowej jaskini i spójrzcie, ogólnie fajnie to wygląda, naprawdę. Przeczekamy deszcz w tej jaskini, o, może się tutaj znowu kimnę, no nie wiem, zobaczymy. Tak więc przeczekamy deszcz i wracamy za chwileczkę. Okej, tak więc jestem z powrotem, cześć, witam pana. I tak, deszczu, ziomeczki, nie przeczekałem, niestety nie przeczekałem deszczu, ponieważ cały czas pada, no ale tak to już jest, jak się gra na Drollcrafcie, czasami na Drollcrafcie jest tak, że jest cały czas burzowo, pochmurnie i tak dalej. No cześć Wojtek, cześć, witam ciebie Wojtku. Masz tutaj redstone'a, ogólnie tego redstone'a przed chwilą dostałem od jakiegoś właśnie widza, tak więc dziękuję bardzo. I czemu nie zbierasz? No bierz tego redstone'a, ej. No Wojtek, ej, dobra, i tak, jak widzicie, znalazłem dziewczynę. Aaa, dziewczyna, odejdź Wojtek, ja tu na dziewczyny patrzę. Na dziewczyny, spójrzcie, żywy. No Wojtek, odejdź. Patrzcie, dziewczyny, nie chcę twojego ryja oglądać, tylko dziewczynę. Cześć dziewczyno, cześć moja mała. Musimy ją poderwać kiedyś, nie wiem czy moja liga, nie wiem czy nie jest dla mnie za ładna, no ale spójrzcie. No Wojtek, what the fuck, odejdź. Dobra, nieważne, ziomeczki, niestety nie popatrzyłem sobie na dziewczynę, może to jest jego dziewczyna, no nie wiem, nieważne. Może to dziewczyna Wojtka?
Aha, nie wiem, naprawdę nie wiem, ale deszcz niestety nie przestał padać, tak więc idziemy do kopalni i zakończymy ten odcinek. Okej, tak więc jestem w kopalni i teraz idziemy kopać. Idziemy kopać i idziemy zbierać pieniążki na naszą działeczkę, gdzie wybudujemy sobie domek, założymy szczęśliwą rodzinkę i tak dalej, i tak dalej. Dobra, więc schodzimy na dół i kopiemy kobla. Ogólnie ten kobl, nie wspomniałem o tym na samym początku, ale on się odnawia za każdym razem, jak się skończy jakby, jak wszystko zostanie wydobyte. Dobra, kopiemy. I tak, ziemeczki, ja nie będę was zanudzał oczywiście tym kopaniem, ponieważ to jest naprawdę nudne, przynajmniej według mnie nudne. Takie coś to jest bardziej na, wiecie, na live'y, na żywo to pokazywać i tak dalej, a nie na odcinku, tak więc ziomeczki, mam nadzieję, że ten odcinek się wam spodobał, już wiecie, gdzie można kupić sobie działeczkę, tak więc trzymajcie się, moje ziomeczki, cześć i węglem w twarz. Ech.